Cześć Mateusz, witamy ponownie w Niepołomicach. Jak to jest znów dołączyć do Niepołomic, tym razem nie do drugoligowej Puszczy Niepołomice, ale ekstraklasowej? Cześć, no bardzo przyjemne uczucie. Jak dowiedziałem się, że jest szansa powrotu do Puszczy Niepołomice, gdzieś te lata, w których tutaj spędziłem, odżyły, więc Pusza wyraziła chęć, żeby moja osoba trafiła tutaj, więc nie zastanawiałem się długo, tylko dogadywałem się, żeby tutaj trafić. Jak dużo zmieniło się w klubie w Niepołomicach przez te kilka lat, kiedy ciebie tutaj nie było? Oj, bardzo dużo. Przede wszystkim Puszcza jest w ekstraklasie, więc wynik, który zrobili, to jest piękna historia. Historia nawet do książki, także na pewno to, ale też i budynki klubowe, i boiska treningowe, których za moich czasów nie było, więc jak najbardziej na plus. Jakie cele stawiasz sobie przed tym sezonem? Na pewno chcę przyjść i pomóc drużynie w tej walce na tym najwyższym poziomie i żeby drużyna osiągała jak najlepsze wyniki. Jak będzie dobra atmosfera, będziemy mieli dobre wyniki, to może będziemy walczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie. No właśnie, jesteś już po kilku treningach z drużyną. Jak oceniasz atmosferę tutaj panującą? Szybko się zaklimatyzujesz, myślisz? Myślę, że szybko się zaklimatyzuję, tym bardziej, że chłopaki fajnie mnie przyjęli i no, nie mogę się doczekać tego pierwszego meczu. Na razie, wiadomo, jestem dopiero drugi dzień w Niepołomicach, ale jak mówię, szybko znalazłem wspólny język z chłopakami i oby to szło w takim kierunku, żebym jak najszybciej czuł się zawodnikiem tej szatni, a myślę, że to nastąpi w najbliższych kilku dniach.